Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny trwają prace przy montażu i harmonizacji organów, które prawie 4 lata temu zostały zdemontowane w celu naprawy i renowacji. Instrument ten w 3 etapach uzyskał swoje ostateczne i znane dla wielu pokoleń lwowiaków brzmienie. Urodzony w latach 30. XIX wieku w warsztacie Romana Ducheńskiego, 50 lat później został częściowo zrekonstruowany w warsztacie Ignacego Żebrowskiego, a w 1899 roku pracował nad nim warsztat Jana Ślibińskiego, który w tym czasie i do 1903 roku był największą i najbardziej znaną instytucją tworzenia i naprawy organów w Galicji. Z biegiem czasu instrument utracił część swojej funkcjonalności, wymagał naprawy i rekonstrukcji, a prospekt organowy prac restauratorskich. Tej pracy podjęła się na zlecenie Instytutu Polonika polska pracownia Ars Organum Adama Olejnika z miejscowości Głogusz koło Świebodzina. Według pana Adama Olejnika największym wyzwaniem dla jego instytucji był demontaż, pakowanie i transport instrumentu z Lwowa do Polski. Jeśli chodzi o naprawy i renowacje na miejscu, każdy pracownik warsztatu wie, co robić. I tak po kilku latach żmudnej pracy polegającej na odtworzeniu i konserwacji elementów czynnych oraz odtworzeniu uszkodzonych, organy Katedry Lwowskiej stopniowo wracają na swoje miejsce. Warto dodać, że wszystkie uszkodzone elementy tego wyjątkowego instrumentu, które należało odtworzyć, zostały wykonane przy użyciu technologii z epoki, w której organy powstawały. Dziś trwa strojenie organów, dobiegają końca prace montażowe i stolarskie, i już niedługo pod gotyckim sklepieniem Katedry Lwowskiej zabrzmi ponownie wyjątkowy dźwięk organowy. Pracujemy tutaj od kwietnia tego roku i pomiędzy kwietniem a końcem maja realizowaliśmy montaż techniczny tego instrumentu, czyli cała konstrukcja, wiatrownice i stugry wraz z podłączeniem traktury. A od czerwca już realizujemy montaż techniczny poprzez ustawienie wszystkich piszajek w instrumencie i ich strojenie oraz intonację. Cała renowacja instrumentu zaczęła się od jego demontażu. Następnie instrument został przewieziony na warsztat organ mistrzowski, który się znajduje w Głogoszu koło Zielonej Góry w województwie lubuskim. Tam były realizowane wszystkie prace restauratorskie oraz rekonstrukcyjne, polegające na oczyszczeniu wszystkich elementów, uzupełnieniu wszelkich uszkodzeń związanych z działalnością kołatka. Został do zrobienia intonacja oraz strojenie ostatniego głosu sekcji pedałowego, pryncypał pas ośmiostopowy, którego piszczałki znajdują się właśnie tutaj w froncie. Te dwa małe pola, tutaj ta wieża oraz jedna piszczałka z tego głosu stoi też w tym polu. Kształt instrumentu, taki jaki tutaj dzisiaj widzimy, zawdzięczamy Janowi Ślibińskiemu, organmistrzowi lwowskiemu, który ukończył budowę tego instrumentu w 1899 roku. Instrument powstał na bazie dwóch wcześniejszych instrumentów, począwszy od Romana Ducheńskiego przez Ignacego Żebrowskiego i właśnie skończywszy na Janie Ślibińskim, dzięki któremu zawdzięczamy kształt dzisiejszego instrumentu. Ta praca w Lwowskiej Katedrze jest dla nas pierwszą pracą, w związku z tym to jest też nasze takie zapoznanie się z realiami, jakie są na Ukrainie, jakie są realiami we Lwowie, więc będąc, znając to tylko z jakichś tylko opowieści, to doświadczyliśmy tutaj tych okoliczności. Sam instrument o dziwo jest obiektem, żebyście my teraz dobrze się zrozumieli, nie? Bo on jest dla naszego poziomu rozumowania, to jest instrument stosunkowo dobrze, poprawnie, w dużym stopniu oryginalności zachowany. Bo jak my tak powiemy o organach w takim sformułowaniu, to wszyscy potem powiedzą, to po co były te prace, nie? No tak, no ale jak spojrzymy na wszystko, co nas otacza, to wszystko jest właśnie takie, które już jest wiekowe, nie? I wymaga tych prac restauratorskich, konserwatorskich po to, żeby utrwalić tą wartość historyczną, wartość zabytkową, wartość kulturową.